Znajdujemy się właśnie przed Teatrem Dramatycznym w Warszawie, gdzie odbywa się 12 z kolei maraton pisania listów. Razem z Amnesty International grupa osób będzie pisała listy przez 24 godziny w obronie więźniów sumienia. Uniwerek TV postanowił wybrać się na to wydarzenie, by zrelacjonować je Wam jak najlepiej. This one is dedicated to Amnesty International. Yeah. Oh yeah. Oh yeah. Zostaje nam wszystkim życzyć jak najwięcej listów, jak najwięcej dobrych wiadomości, które dotrą do nas wszystkich w ponad 250 miejscach w Polsce, gdzie piszemy, i ponad 80 krajach świata. Więc życzę nam wszystkim bardzo dużo powodzenia i dużo szczęścia i wolności dla wszystkich ludzi, na rzecz których piszemy. Aby napisać list w czasie maratonu pisania listów, wystarczy przyjść do jednego z ponad 250 miejsc w całej Polsce. Jeśli ktoś nie może, można również napisać go z domu w bardzo prosty sposób. Jak to zrobić? Można się dowiedzieć na naszej stronie amnesty.org.pl. Generalnie stosujemy kilka prostych zasad. Piszemy w sposób uprzejmy, krótko, jasno, formułujemy nasze apele i przekazy. Mój list pojedynczym pewnie nic za wiele nie zmieni, jednak jak będzie tych listów więcej, będzie dużo ludzi, to na pewno pokaże to, że jednak ludzie interesują się tym, co się dzieje w innych krajach i problemem generalnie przestrzegania praw człowieka. Maraton rozpoczął się w Polsce, w Warszawie, czyli jedna konkretna osoba wymyśliła właściwie taką akcję. Jest tutaj obecna, więc może też będzie z nią porozmawiać. I przekonała swoich znajomych wśród grupy warszawskiej, czyli aktywistów i aktywistki. Każdy maraton przyniesie ze sobą dobre wiadomości. W zeszłym roku, kiedy napisaliśmy właściwie 145 tysięcy listów, to w Polsce tylko, to pierwsza dobra wiadomość przyszła jeszcze przed świętami i to była właśnie wiadomość z Gambii. Odezwał się do nas syn bohatera maratonu, gambijskiego opozycjonisty, który powiedział, że właściwie życzył sobie laptop na święta, a tu się okazało, że jego ojciec na święta wrócił z więzienia. Czyjej sprawie piszesz? Na razie w sprawie pani Hussein Al-Badi, to jest Jemenka oskarżona o współudział w zabójstwie jej męża i skazana na śmierć przez władze Jemenu. Po dochodzeniu, które no, nazwijmy to, nie spełniały tak żadnych standardów rzetelnego śledztwa. Ekipa Uniwerek TV również postanowiła dołączyć się do pisania listów w obronie więźniów sumienia. Everyone has the right to life. Ostateczna liczba napisanych listów wyniosła 161 090. W tym roku maraton cieszył się ogromną popularnością, ponieważ napisano około 20 000 listów więcej niż w poprzednim roku.